Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to już siódmy dzień naszej przygody z kalendarzem adwentowym LEGO City na rok 2014. Siódme okienko znajduje się tutaj w rogu. Kolejny syto napełniony woreczek. W porównaniu z tym bałwankowym, naprawdę bomba. Tak oto stoi przed nami legowe okienko i masa wspaniałości. Sam model to, jak już wspomniałem, fragment ściany, w której znajduje się okno. Mamy więc tutaj na dole wspaniałe darktanowe cegły, a u góry fragment dachu, który został ośnieżony dwoma białymi serkami. Jeśli chodzi o samo okno, to jest to dość pospolity element, niemniej jednak ja, i tu was zaskoczę, mam z nim styczność po raz pierwszy. Z drugiej strony widzimy dwa brązowe briki 1x4 oraz jeden z moich ulubionych elementów, czyli mały zielony liść. Nie on jest jednak główną atrakcją tego okienka, ponieważ znajdziemy tutaj także złoty pukar, diamencik w kolorze czerwonym, diamencik w kolorze białym, przeźroczysto białym, oraz jakżeby inaczej jedzenie. Kolejne dwie wisienki, tym razem w kolorze zielonym, a do tego jeszcze jedna, trzecia wisienka zapasowa. I oczywiście również zapasowy serek w kolorze białym. Te wszystkie wspaniałe elementy, jak rozumiem, mamy po prostu położyć za oknem. Nasza świąteczna scenka z każdym dniem staje się coraz ciekawsza, a każde kolejne okienko stara się być lepsze od poprzedniego. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Ja ze swojej strony nie mogę doczekać się zawartości ósmego okienka. Mam nadzieję, że wy również. Do zobaczenia jutro.